Cześć, tu Pani Ania z Wizualnej Matematyki i z Nauki Marzeń. Chciałabym Wam teraz przedstawić rozwiązania zadań z matury poprawkowej z roku 2019 z sierpnia. Dzisiaj zajmiemy się rozwiązaniem zadania 11, które brzmi następująco. W ciągu arytmetycznym AN określonym dla N większego lub równego 1 dane są wyrazy A1 i A5. Suma 9 początkowych wyrazów tego ciągu jest równa i tutaj mamy odpowiedzi do wyboru. Oczywiście będziemy korzystać teraz z tablic matematycznych i z ciągu arytmetycznego. Tutaj mamy słowo klucz suma 9 początkowych wyrazów, więc szukamy wzór na sumę. I zauważcie, że tutaj mamy dwa osobne wzory na sumę i sami decydujemy, który nas interesuje. Tutaj mamy podane A1, AN, N i SN. Jeśli to będzie naszą dziewiątką, no to za każdego N wpisujemy dziewiątkę. Albo też tutaj korzystamy z tego wzoru. Ja bardziej wolę ten. Przepiszę Wam go i podstawimy zaraz do wzoru. Czyli SN to się równa A1 dodać AN przez 2 razy N tam było. Już chciałam pisać liczbę. I teraz zauważcie, że nam podali, że nasze A1 to jest minus 11, A9 to jest 5, no i 9 jest n, tak? Czyli to by wyglądało w ten sposób, żeby było S9, to się równa A1, dodać A9 przez 2 razy 9. I zauważcie, że dodałam tutaj w miejsce każdego n-a tą naszą, na zielono, tak, tą naszą dziewiątkę. Czyli, że to jest na zielono, to jest nasza dziewiątka. No i teraz sobie wstawiamy. Za A1 minus 11, za A9 plus 5 przez 2 razy 9. I teraz tak, mam 11 zł długu, oddałam 5, to mam jeszcze 6 zł na długu, czyli na minusie, razy 9. To tutaj się nam skraca i mamy minus 3 razy 9. I teraz minus razy plus to będzie minus, ponieważ tutaj jest tak jakby minusów 3, czyli 1, 2 i trzeci minus. Jeśli ich jest nieparzyście, to zawsze jest minus. Czyli już wiemy, że będzie minus. 3 razy 7 to jest 3 razy 9 to jest 27. I patrzymy, mamy taką odpowiedź. Jest odpowiedź tutaj B, czyli odpowiedź B jest w naszym przypadku prawidłowa. Jeśli podobało Ci się rozwiązanie tego zadania, to oczywiście zostaw mi też tutaj suba i poinformuj znajomych, że mogą się też ze mną uczyć do matury poprawkowej czy też do matury majowej, ponieważ po poprawce dostałam opinię, że dzięki moim filmikom zdali maturę i udało mi się w końcu zdobyć te 15 punktów, żeby mieć 30% i zdać. Także polecajcie kanał Zdaj Matmy z Panią Anią.